Mini, smaczek Mini! Hejka wszystkim! Słyszeliście o podróżach lokomotywy Tomka? W nowej serii odwiedzono różne kraje. Zawita nawet do Indii i Chin. A co kojarzy Wam się z Chinami? Mi kojarzą się smoki! Dlatego dzisiaj pokażę Wam zestaw Trackmaster Ucieczka przed smokiem i oczywiście zawitamy też do świata Tomka i jego przyjaciół. Zaczynamy! Opakowanie jest spore i całkiem ciężkie. Narysowany na nim jest olbrzymi smok, który pluje kulą ogniową i przerażony, uciekający Tomek. Z tyłu natomiast przedstawiony jest cały zestaw już po zbudowaniu. Trzymajcie mocno kciuki, żeby nie popełniła żadnego błędu przy konstruowaniu go. Z boku wylistowane są elementy wchodzące w skład tego zestawu. Widzę olbrzymiego smoka i nietypowo wyglądającego Tomka. Zaraz zobaczymy, jak wygląda na żywo. Oto i on. W jego stronę lecą kule ogniowe. Ja na jego miejscu bym się strasznie bała. Natomiast on... Miną ma uśmiechniętą! Niesamowite! Tomek na bok, a ja rozpakuję teraz zawartość tego pudełka. Wow! A jest tego sporo. Mamy przede wszystkim instrukcję, skały, tunel widzę, więcej skał, to chyba będzie stacja na skałach, złote skały, wielgachny smok, spójrzcie tylko na to, ale jest duży, tory i naklejki. Wszystkie elementy wypakowałam z woreczków, położyłam je tutaj, żebyście mogli się im dobrze przyjrzeć. I teraz przyszła pora na największą frajdę, czyli składanie tego zestawu. Zaczynamy! Na początek nakleję naklejki. Numer 1 to stacja kolejowa, natomiast 2 to Yongbao. Pierwsza naklejka. Oraz druga naklejka. Kolejny krok to połączenie elementów szarej skały ze skałą koloru czerwonego. Gotowe! Następnie łączymy ze sobą skałę złotą i przyczepiamy ruchomy most ze smokiem. Złote góry przymocuję teraz do srebrnych. I tada! Wygląda całkiem dobrze. Pora na tory. Wow, ten zestaw wygląda świetnie. Czas teraz przenieść się do świata Tomka. Pewnego dnia w odległej chińskiej krainie, bardzo wczesnym rankiem, Tomek i Emilka rozmawiali o swoich snach. Odkąd tutaj jesteśmy, wciąż mam ten sam straszny sen. Co ci się śni? Śni mi się olbrzymi, zielony, okrutny smok. Smoki nie istnieją, Emilko. Tak działa na ciebie nasza wizyta w Chinach. Skoro nie istnieją, to dlaczego Chińczycy wciąż o nich opowiadają? Emilko, taką mają tradycję. Smoki to mit. Tak jak Baba Jaga. Nie ma jej, a się o niej opowiada. Nie przekonałeś mnie, Tomku? Słyszałam, jak moi pasażerowie rozmawiali o ziejącym ogniem smoku, który mieszka w górach. Opowieści, opowieści, opowieści. Nie wierz w nie. Przejedźmy się gdzieś. Tomek i Emilka wyruszyli na poranną przejażdżkę. Po krótkiej chwili Emilka zatrzymała się przy zwrotnicy kolejowej. Dlaczego nie jedziesz? Przypomniało mi się, że Piotruś miał zamiar wybrać się przed pracą do nieczynnej stacji. Ponoć jest pięknie stopiona. O tak, wspominał o niej. Może też ją zobaczymy? Co ty na to? Wspaniały pomysł, Emilko. Czy znasz trasę?
nie do końca. Wiem jedynie, że trzeba tutaj skręcić w lewo i jechać w stronę gór. Dobre i to na początek. Jedźmy! Tomek i Emilka obrali kierunek na wysokie góry. Nie zdawali sobie jednak sprawy, że owa nieczynna stacja owiana jest w tajemnicy. Mikrasiu, mieliśmy nadzieję Cię tu zostać. Jak się cieszę, że jesteście. Czy wszystko w porządku? Nie, nie mogę przyjechać. Tory się kończą. Nie mogę też wycofać, bo na tory stoczyły się kamienie. Oraz boję się giejącego ogniem smoka! To niemożliwe! A mówiłeś, Tomku, że smoki nie istnieją! Tomku, pomóż mi, proszę! Ale jak? Słyszałem, że ta stacja potrafi się zapadać, odsłaniając sekretny tunel. Trzeba tylko przemknąć obok smoka, by aktywować zapadnię. Przemknąć obok smoka? Jestem dzielny, jestem dzielny, jestem dzielny. Tak, Tomku, jesteś dzielny. Dasz radę. Kto jak nie ty? Boję się, ale spróbuję. Piotruś nie może tutaj utknąć na wieki. Jadę. Pełen obaw Tomek ruszył w stronę smoka i stacji. Się zapadła i wsłoniła ukryty tunel. Jestem uratowany! Jedźmy do zajezdni. Musimy wszystkim opowiedzieć o tym smoku. Dokładnie. Emilko, spotkamy się przy zlotnicy. Po drodze lokomotywy spotkały Asimę, Merlina, Kubę i Rebekę. Skąd wracacie tak z samego rana? Piotrusiu, wyglądasz jakbyś zobaczył ducha. Gorzej! Widzieliśmy smoka! Ogromnego smoka! Ziejącego ogniem! Ogromnego smoka! A był on może zielony? Tak, był! A miał sobie jeszcze żółte oczy? Tak, miał! A czy miał potężne skrzydła i ostre pazury? Tak i tak! Miał! Dlaczego się śmiejecie? Nie wierzycie nam? Wierzymy, dlatego się śmiejemy. Nie rozumiem. Dlaczego się śmiejecie? Śmiejemy się, bo właśnie do tego smoka jedziemy. Pracujemy nad nowym parkiem rozrywki, który powstaje w miejscu nieczynnej stacji. Ten smok, o którym mówicie, mimo realistycznego wyglądu, nie jest prawdziwy. Jest on mechaniczny. Jest częścią kolejki o nazwie Ucieczka przed smokiem. Tomku, miałeś jednak rację. Smoki nie istnieją. Kochani, Tomek i jego przyjaciele przeżyli niezłą przygodę. Smok okazał się być całkiem przyjazny, a przejażdżka linią nieczynnej stacji dostarczyła im wielu radosnych wrażeń. Pozwólmy im się bawić. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!